Mamy skarbonki chłopaków. Chłopcy postanowili, że je otwieramy. Na szczęście można, nie trzeba rozbijać. I pieniądze jadą z nami na wakacje, aby mieli na swoje atrakcje. Otwieramy. To delikatnie. Moje pieniądze! Mamo, są moje pieniążki widać ten w moim skarbonce, nie? W tym jajku. Ja lubię. Wysyp może drobniaki najpierw. No. Mamo, wiesz, że ja kocham pieniądze, nie? Chłopcy sprzedawali zabawki, nie? Przez rok zbierali. My tam rzucaliśmy trochę. Zobaczymy. Aż jestem ciekawa, ile tu jest. No, ile masz już? Mam 220 tu. I ten 220. I co masz znowu? Stówę, tak? Tak, stówki na stówki, dziesiątki na dziesiątki, dwudziestki na dwudziestki. I już posegregowane. Chłopcy nazbierali około 1400 zł, także poszlę ją trochę w te wakacje. I przyjechaliśmy już do Recza. Tutaj nie wiem, czy wiecie, czy o tym mówiłam. Mamy mieszkanie po babci, także jesteśmy tutaj na jakieś 3 dni i potem lecimy na stronę niemiecką do Hanoweru, tam na jeden nocleg i potem na Holandię. Kiedyś jak byłam mała, to tutaj było takie miasteczko drogowe ze znakami, ulicami. Było można tutaj się uczyć jeździć na rowerze. A teraz zrobili plac zabaw fajny dzieciakom. No niedawno jeszcze tak dobrze nie wyglądał, ale już odnowili. O, i nawet siłownia pod chmurką. To jest to, co moje dzieci lubią najbardziej. Mogą być nie wiadomo jakie fajne place zabaw, oni widzą siłownię i idą ćwiczyć. No, wisisz. No, jeszcze. Dajesz radę. Tatuś się też wziął za ćwiczenia. Machaj, machaj. Spalaj to piwsko z wczoraj. Do przodu, nie do tyłu. Ale słoneczko razi. Jedziemy teraz do Hosztna wymienić pieniądze. Mam całą reklamówkę kasy dzieci. Z tych skarbonek musimy wymienić na euro. Czuję się jak jakiś przemytnik z gotówką w reklamówce z Biedronki. No tak, z Biedronki. I musimy jeszcze do fotografa zdjęcia paszportowe zrobić, bo na kemping nam są potrzebne. No szukaj, szukaj tych kantorów. No i trzy chyba są, czy cztery, więc... No, to jedziemy najpierw do kantora, a potem do fotografa, nie? Tak. No. W drogę. Zamknęliśmy tatę w kantorze i wymienia nam ojroski. Jest chłodno. Chłodno jest? Fajnie jest. Zdjęcia zrobione, czekamy na odbiór. Dzieciaki nas naciągły jeszcze na maskotkę, pieniądze ogarnięte. Kupimy jeszcze sobie kurczaka z Rożna do domku. Jest głos. No, bierzemy kurczaka z Rożna, spełniamy marzenie Szymka, dużego kurczaka i lecimy do domku już. No, jesteśmy w domku, frytki w piekarniku. Teraz wyciągamy i mamy kuraka naszego. O, pokroili go nam. To chyba dobrze. Pani zobaczyła, że są cztery osoby i... No, ale chciałam w całości. No cóż. Zakupy na kemping zrobione. Pakujemy się. I jakoś to musimy zatachać do domu teraz. Pokażę.
Pakuję, pakuję nas już pomalutku, zrobiłam sobie kawkę z bitą śmietaną, tu w tle leci mi kredka, słuchawki chłopaków na podróż się ładują, tu już żarełko zapakowane, ciuchy już przepakowane, tam zgrzewka soków. Ach, opadam z sił, jest taki upał u nas. I jesteśmy już w Hanowerze. Tutaj jest parking też chyba. Zobacz, tu stoją, to dziwnie. Aha, czyli tu. Emsen am Zoo, wjazd na zoo. No dobra. No i dobra, co tu? Ile jest płatne? Jezus Mario. Parking te 2 godziny, 2 euro. No, zaparkowaliśmy się, idziemy teraz do zoo w Hanowerze. Osobny film będzie pewno z tego, tutaj tylko urywki wam pokażę i potem jedziemy już na nocleg. Także pewnie parę godzinek teraz tutaj spędzimy. O, i może głaska. Niektóre mogą być pasywne. Myślałam, że nie zaatakuje. Są pasywne albo groźne. My są tak. Kochanie. Wow! I to są zwierzęta wiedzy, że ale piękne. Albo tak jak zwyczajnie nie jedzie. Te są najgorsze. Ale ma bardzo dużo mają tutaj miejsca. Dużo futra, żeby chronić się przed zimnym. Patrzcie na to udzielone. Kaczka Donald nas goni. Goni nas kaczka? O, już przestała. Płyniemy łódeczkami i oglądamy zwierzaki. Tam mamy osiołki. Minęliśmy już flamingi. Co jeszcze minęliśmy? Marabuty, takie ten. No i zebry. Mm-hmm, no. Marabuty to są takie afrykańskie bociany. Takie dziobaki wielkie, nie? Bociany. Bociany, dobra. Koło u hipopotamów są. Wyrwaliśmy się jeszcze do marketu. Zobacz, jakie fajne. Ten, dzieci zostawiliśmy w domu. O, te słyszałam, że są pyszne, te koktajle. No, zostawiliśmy dzieci w domu, w pokoju. Porównujemy ceny. A soka skąd gdzieś stąd? Te butelki tak przyciągają wzrok. Zobacz, jakie one są ładne. Aż się pić chce. Musli. No. Duży wybór jest. Szukaj bolognese sosów, bo mamy, bazylia, mamy słodko-kwaśne, a potrzebujemy, te są bolognese. Tu jest jakiś base bolognese. I te są bolognese. O ile masz tam cenę? Tu mam 2,49. Ja też 2,49, a te 2,39. Minionki, księżniczkowate. To są po prostu smaki mojego dzieciństwa. Zawsze to w paczkach z Niemiec dostawałam. Dzieci chciały M&M'sy. Zobacz, jakie są tutaj. Brownie M&M'sy. A brownie były u nas już, no. Bierzemy nowe, jakaś edycja limitowana. Ale to są takie, trzeba je mi się upiec. To na powrocie możemy kupić. Zobacz, tutaj takie jak ty lubisz. Jak upiec? Gotowe. Rozmraża się i jest? Czytaj. No bo zobacz, ile ich tu jest. Wiesz, to są gotowe. Tylko jedna sprawa przyszedł, jakby. To są chyba te lody, co lody się mrozi. Super sprawa i tanie, 2 euro, to wychodzi 8 zł. No, to na powrocie takie coś musimy chyba brać. No. O, i są te truskawkowe, to dla mnie. No, a to jest mój raj. Tak, i mogę sobie wybrać, które chcę.
I ja oczywiście wszystkie bym chciała. To będziesz happy. Będę happy. Happy będziesz. Dobra, to chyba taki weźmiemy. Wygląda. Bo takiego dużego to nie zjem, ty mi nie pomożesz. To weźmy zielony i różowy. Te też są ładne. Te są ładne. Nawet pan przepisowo jedzie, nawet raz nam chciał zjechać. Znaczy chciałem go oświetlić światłami, żeby mi się zsuwał z tym złomem, no ale... O, patrzcie, Lambo nam zjeżdża z drogi, no, no niesamowite. Nasza stara, poczciwa foka. Nie taka stara, chyba 16. I jesteśmy już na miejscu, dojechaliśmy. Nasz domek jeszcze pani sprząta, także idziemy na obiadek. Popatrzeć tutaj, co się pozmieniało przez te lata, jak nas nie było. I w następnym filmie pokażemy wam już tutaj, co się dzieje, jak się bawimy, jakie zmiany. I do zobaczenia.